witam wszystkich, którzy przybyli do tej świątyni na tą uroczystą Eucharystię, pewnego rodzaju pielgrzymkę wiary do miejsca, gdzie rozwijało się życie świętego Melchiora Grodzieckiego. Bardzo szczególnie witam nas, księdza biskupa Romana, ordynariusza naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Dziękuję księdze biskupie za to, że ksiądz biskup zgodził się do nas przybyć, celebrować tę mszę świętą i również dziękuję za obecność w tym miejscu. Witam szczególnie również księdza biskupa Piotra, który co roku przybywa również tutaj, aby się z nami modlić. Witam księdza Marka, wikariusza generalnego diecezji bielsko-żywieckiej. Witam księdza Piotra Hoffmana, który stoi na czele Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego naszej diecezji i wszystkich pozostałych księży z księdzem dziekanem naszego dekanatu, księdzem prałatem Stefanem Sputkiem. Księże biskupie, ta dzisiejsza uroczystość to uroczystość, która będzie odbywać się zaledwie tydzień przed wyniesieniem do chwały ołtarzy dwóch nowych błogosławionych polskich. Myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj sprawując tą Eucharystię podziękowali Panu Bogu, że ciągle nie przestaje nam dawać świadków wiary takich, których sam stawia na drodze naszego życia, żebyśmy brali z nich przykład. Święty Melchior Grodziecki jest również takim przykładem. Kiedykolwiek wchodzę do tego kościoła, idę do konfesjonału, gdzie znajduje się obraz świętego Melchiora, myślę, że on też chodził ulicami tego miasta, tu podejmował swoje ważne decyzje dla życia. Myślę, że również decyzje o wstąpieniu do zakonu jezuitów, o kapłaństwie. Tu było bardzo wiele ważnych i kluczowych spraw w jego życiu duchowym. Myślę, że ta dzisiejsza uroczystość będzie kolejną okazją do wpatrzenia się w postać tego świętego i podziękowania Panu Bogu za jego dar dla Kościoła i dla naszej diecezji.